Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i... I Cross. Road 95, najważniejsze. Tak, Road 95, skrzyżowanie 95. Witamy was na serwerze... Jest, ma nazwę? Tak, już nazwaliśmy go, to jest MTA Revolution. Przyjęte po innym serwerze. Aha. Nazwa. O kurde, dobra. Ta przyjęta niestety taka nazwa. Ale to potem będziemy jeszcze negocjować z tą nazwą, bo tak trochę... Nie, ona zostanie, bo już są wszystkie grafiki. Mm. No to mam nadzieję, że nie będzie żadnych niedogadań, że... Właśnie akurat osoba, po której przyjęliśmy to będzie miała trochę problem z tym... No. Z czym problem? Problem z tym, żeby tak by odzyskać nazwę tego serwera. Ale w sumie jakby zrobił taką samą, to... Nie, właśnie o to chodzi, że nie ma po co. To może zaczniemy wstępnie od tego, co na tym serwerze po prostu zrobiłeś, bo poza tym, że mapa jest goła... Nie jest już goła, przed chwilą ją włączyłem. No dobra, wgrałeś tylko po to, żeby ta mapa nie była pusta, ale chodzi o to, że co żeś od siebie dodał po prostu. Tak, więc od siebie dodałem to, że przez... od 1 września, tak wrześniu to jest? Tak, tak. O. Od 1 września, od kiedy się chodzi do szkoły, postanowiłem, przestanę robić stary serwer, zrobię nowy. No i tak się zaczęło, że odeszłem od starego. I... no i zacząłem robić. Piękne salto. Tak, piękne. I chciałem zrobić tak, żeby było tak, żeby coś oryginalnego było, czego nie ma na żadnym innym serwerze. No i jesteś w stanie tego dokonać? Chociaż jeszcze wiem, że będziesz dalej w... No właśnie... tworzył serwer. Dużo jest rzeczy, których jakby na moim serwerze są, ale nie ma ich na przykład na jakimś pseudo days, jak ja to nazywam. A to co będziesz robił, to nie jest nic takiego, nie wiem, ściąganego z innych serwerów? Właśnie akurat inwentory, które jest, ono jest chyba na jednym serwerze polskim, chyba widziałem. Mogę nawet w tej chwili pokazać, jak to wygląda mniej więcej. Oprócz tego, osobno jest plecak, osobno inwentory. Tu też wam mogę już to w tej chwili pokazać. Jest osobny plecak, osobne sloty 20-slotowe. I tu mam właśnie chyba ten największy backpack. No, akurat miałeś szczęście. No tak, miałem fuksa. Nieważne, no to mów dalej, bo tutaj żeśmy tylko przedstawili na razie inwentory, jak ono wygląda i jak działa. Oczywiście krwi jest tylko 4500. No i w sumie to jest... No bo chyba... realnie, bo w życiu realnym też masz 4,5 litra krwi. No tam, do 5 powiedzmy. No ale to jest, wiesz, tak 4,5 to taka okej. No, no spoko, to dalej było. Widać takiego ludzika pod debug monitorem, to jest oczywiście sprint. No to właśnie, żem to przetestował i to naprawdę działa fantastycznie i kurczę, nie ma czegoś takiego, że kurde... I ta grafika jest autorska i jej nie ma na internecie. No i dobra, no to ładnie, no chyba z tego, z znaku drogowego drogłeś. Nie, kolega robi grafiki. A, no to ładnie, to może tam ma kanał? No, no ma. A co, na coś, ma około 120 subskrypcji. A to możemy mu wstawić, możemy go tam wspomóc, bo w sumie... Ale on co jakiś tam funny moment zrobi tylko i... A, to też nieźle, bo ale takie funny moment bez... Właśnie nas... nie wiem, ja nie oglądam jego filmów, ale... Dobra, tam... zmieniamy temat, my nie możemy. Wiem właśnie, ja... Tak wiem, co dalej? No, żeśmy powiedzieli... No, to chcę będzie tak działał, że... Jak się będzie pełny serwer, bo będą, nie będzie jeden serwer 1000 slotów miał, albo 100. Nie, bo to jest bez sensu, kurde, i tak tylu graczy na polskim serwerze nie ma. Przykładowo jest taki serwer, na którym gra 100 osób, jest taki tłok, że na spawnie idzie od razu zginąć. To no jest tak. Bez sens, więc pomyślałem, że zamiast robić 100 slotów... To może 50 albo 20. Tak, ale właśnie wiele takich samych identycznych serwerów po 40 slotów będzie. No to 40 będzie. No, taka okej ilość jest. Dobra, 40. Dodatkowo, jak można zobaczyć na scoreboardzie, na trzymając tab, możesz pokazać. Już pokazałem, trochę taki sobie. Taki prosty. No, wcześniej na nim było tyle informacji, że to zacinało serwer, jak się odświeżało. Poważnie, lagowały taki... Tak, lagowało to. Ja, dlatego się to odświeżało wtedy co minutę.
Dobra, weź się tam jakoś odklinuj. Tak więc pomyślałem, że na scoreboardzie pod tabem będę pisał informacje o tym, jakby od ostatniej śmierci informacje, czyli na przykład teraz masz 1,5 godziny gry, bo tak, awczyłeś. No, awczyłem, no bardzo awczyłem, tak bardzo. No i na forum, bo chyba pierwszy serwer to będzie w Polsce, gdzie na forum będą pisały statystyki wszystkich graczy na serwerze. No. Czyli ile ma zombie, zabić, ranking, takie bajery. I no i właśnie według mnie to jest lepsze. Mówisz. Tak. Oczywiście jak będzie wiele serwerów, to nie będzie tak, że na serwerze jednym masz inny ekwipunek, na serwerze drugim inny. Tylko że wejdziesz na jeden serwer, zaznam jednie laga. Tak, będzie systemów, ale będzie chyba mały. Ale to nie wywali z serwera? Nie, ja będę właśnie go ulepszał, że on będzie, tak jakby nigdy nie będzie pisał, że jest refresh itemów. No właśnie o to chodzi, żeby był taki utajony. Bo tak, właśnie będą się cały czas na mapie odświeżać wszystkie możliwe itemy i nie będzie teraz po prostu do LS pojedź, bo kurde jedziesz tą samą drogą. Się znowu zaklinuję w tym samym miejscu. A brać, zatrzymam. A no ta, bo te będą te lagi. No to tak, inwentory. Co jeszcze? Są takie na przykład rzeczy, że w auto można wyciągać części, parę części tankować i to działa tak, że wchodzi się do auta jako kierowca, klika się L i pojawia się GUI, który można robić różne rzeczy. Właśnie, sprawa z kajdankami i... No, można kogoś... To kajdankowanie wygląda trochę jak freeze typowy. I można przy okazji przeszukać gracza i go okraść. Ale to będzie raczej rzadko stosowane z powodu tego, że chyba nie idziesz na wojnę z kimś walczyć, żeby go zakajdankować i go okraść tylko. Znaczy no kajdanki to może, nie wiem, tak dla zabawy, żeby dla... No tak kolegę, żeby na przykład zabrał mi ten, kto zakajdankuje. No to ale... dla takich celów, ale no... No to się też może przydać, no nie powiem. Na przykład nie wiem, ale nawet jak masz itemki w plecaku, to ich nie można ukraść. Komuś. No tak, to jest rzecz wiadoma. Teraz sprawa jeszcze ze ścinaniem drzew i odkopywaniem skarbów, bo... No bo wymyśliłem, że jakby... Nie wiem, zacięłem się. Po prostu możesz sobie iść do... Jest jeden las... Pracowałeś to po prostu po jakimś czasie. No ja to robię dosyć długo, że... Ścinanie drzewa oczywiście nie powiem skąd mam, ale wiele ludzi będzie wiedziało skąd mam. Na pewno będę wiedzieć, może kiedyś się dowiem jak. Ja nie będę pokazywał też. I jest coś takiego jak szukanie skarbów. Jak ma się łopatę i pójdzie się na ten teren, który jest jakby miękki, czyli nie wiem, ziemia, to można tam po prostu sobie pokopać i poszukać skarbów. Można dosłownie każdy przedmiot znaleźć. Tylko żeby nie, żebyśmy jak tych drzew nie ścinali, to żeby nam ammon wypadł. Tak. Jak ostatnio to było. Co to było? Ale już to naprawiłem szybko. No, to dobrze. Bo... oprócz tego, no, ścinanie drzew jest, że jest jeden tylko las, ale w nim jest około 250 drzew do ścięcia. No, to jest roboty trochę. Potem w przyszłości będzie coś takiego, że z drewna możesz sobie robić różne konstrukcje, jakieś barykady, jakieś mosty nawet. No, czyli drewno będzie przydatne, czyli lasy też się przydadzą. No to nie wiem, może z tych padów można jakieś, nie wiem, bazy budować. No właśnie, się zobaczę. Odnośnie baz, to one zamiast być na przykład, nie wiem, nie zbudujemy... Będą markerowane? Nie, właśnie, nie zbudujemy bazy tutaj, tylko zbudujemy ją na obrzeżu mapy. Czyli na przykład na plaży jakiejś będzie baza. Aha, tam gdzie jest pusto. Nie tylko pusto, tylko że na skraju mapy, żeby było. A, no dobra. Jeżeli jak już będzie tak, nie wiem, dużo baz będzie gęsto, to wtedy będzie się robiło na środku mapy, gdzieś tam na płaskich terenach. No to myślę, żeśmy już wam mówili wszystkie możliwe. Właśnie nie. Jest też coś takiego, że przykładowo ktoś nas goni. Jedziemy. O, przykładowo tu są drzewa. I silnik po prostu zgasł. No i mogę sobie go włączyć teraz z powrotem. No, taka mała rzecz. Oczywiście jak się wyjmie koła z pojazdu, to kół nie widać. Aha. Wiesz co, ja w ogóle zasłonię cały czat, żeby nikt nie czytał, co tam było. Najlepiej tak po to, żeby była tajemnica taka mała. Ja tam gdzieś to robię sobie.
Nie wiem, bo już mamy 10 minut materiału. Chciałem. Ale można więcej jeszcze poopowiadać. Nie wiem, właśnie o to chodzi, że na pewno więcej rzeczy zrobiłeś, których jeszcze nawet ja nie wiem. Na przykład banowanie też jest przerobione, że nie banujemy tak, że o ban dostajesz i potem chodzisz na serwer, pisze ci, że do końca bana 14 godzin, chyba 23 minuty masz, zawsze tak pisze prawie. No, wiesz, takie enta jest. To ja wymyślę, że zrobię własny skrypt na banowanie i będzie pisało, ile sekund do końca bana ci dostało. No to właśnie tak jest prawidłowo. I możesz sobie nawet to na forum sprawdzić, ile ci do końca bana dostało. No. Oraz osoby, które posiadały kiedykolwiek bana, nie mogą mieć żadnej rangi na serwerze. Typu admin, moderator, supporter, jak będzie. No dobrze, to jest też jak najbardziej pozytywny aspekt. No to tak, banowanie było omówione, a ten wykupywanie rzeczy, skarbów? Właśnie to już działa, testowaliśmy, no. No jest, każdemu dropnie albo jeden item, albo 3, albo 50, albo 0, albo jakiś główny. Są też specjalne zombie na pustyni, tam w pobliżu bazy wojskowej, bardzo często, no nie tak bardzo często, ale lubią się respić dinozaury. To znaczy jeden dinozaur. O kurde, ale to... I ktoś zaraz powie sobie, a no bo ten dinozaur niczym się nie różni, a naprawdę to się różni, jak cię uderzy, to będziesz zbierał swoje itemki. Znaczy, zginiesz szybko. A no chyba raczej błyskawicznie. No, zadaje chyba 3-4 razy większe obrażenie niż zombie, oraz jak cię uderzy, to odlatujesz na 15 metrów. O kurde. Oraz on sprintuje, więc trudno przed nim. No trudno, chyba że masz jakiś pojazd. No, jak oczywiście jesteśmy w pojazdach, to nie widać, to znaczy jak jest się w pojeździe, to on cię nie widzi. To zombie się nie respią w ogóle. Aha. Widzisz, że jest 0 na 0 zombie. No widzę, nic mi się tu nie respi przed nosem. Dodatkowo nigdy gracz nie zauważy, jak na nim się respią zombie. To znaczy jest takie wykrywanie, że zombie się respi zawsze tam, gdzie się nie patrzysz. Ale jeżeli na przykład możesz zobaczyć, jak się respi na innym graczu, ale na tobie nigdy się nie respi. To też testowałem. Nie, może teraz pokażemy ścięcie drzewa albo... No, możemy do lasu. Ja mam akurat piłę, którą wykopałem łopatą. Aha. A ty nie wiem, co sobie tam zrespisz. No, ja nie mam. Jeszcze komendy na respinie nie zrobiłem, ale zrobić. Nie, po prostu po to, żeby pokazać, bo żeśmy to omówili, ale żeby to pokazać, żeby... Ja mam piłę mechaniczną, ale... Nie będziemy wszystkiego dosłownie. Wszystkiego. No zetniesz jedno drzewo i pokażesz, że rzeczywiście zrobiłeś taką rzecz na tym serwerze i że to będzie działało bez problemu, chociaż pomimo tego, że raz nam ammo dropnęło. Oj, tutaj nie wyjadę. Chyba była jedna z tych najśmieszniejszych sytuacji. Bo poza tym wykupywanie skarbów to było mało kłopotliwe. Ale to takie błędy. No tak, to się wykryje. Łatwe. To tak, w opisie będzie IP serwera, nawet może być kilka IP, możesz nawet powiedzieć. Właśnie IP serwera to będzie jakieś tam cyferki, 20 tysięcy port to będzie, no, potem to... 20 tysięcy 2, 20 tysięcy 4 i tak dalej, i tak dalej. I serwer i tak będzie działał. Tak, właśnie będzie tak, że jak będzie mało graczy, to serwery takie, tak najwyższym numerku będą wyłączane. A no tak, to w sumie ma jakiś sens. IP serwera, no oczywiście co do mojej... Bazy będą tylko na serwerze chyba jedynce albo dwójce sprzedawane, zależy ile będzie graczy. Jak będzie dużo graczy, to będzie, nie wiem, zobaczy się. No spoko. I ja za chwilę mogę zdechnąć, bo kurde wszystko mi... Nie będzie green zona żadnego. No, bo to w ogóle tak, wiem, chodzi z klimatu gry. Oczywiście tym szybciej się jedzie, tym szybciej paliwo się zużywa. Oraz zrobiłem taki bajer, że po prostu jak się zostawi auto z włączonym silnikiem, to się całe paliwo wyczerpie w aucie. No, a co do, nie wiem, właśnie z tym logowaniem. Właśnie logowanie jest bardzo fajne. Nie ma szans, że komukolwiek się ktokolwiek włamie na konto. No właśnie, bo z tego co ja żem zobaczył, to po prostu tylko wejdź do gry i już jesteś. I po prostu jakby chyba twój serial chyba jest logowany.
Bo to już właśnie nie... to będzie, nie wiem, nie będę tego już przerabiał, bo mi się nie chce. Nie, proszę. Ale po prostu wchodzi się na serwer, pisze wejść do gry, klika się wejść do gry i się gra i tyle. Tam w ustawieniach sobie możecie ustawić dowolny nick i... Tak, właśnie będzie jeszcze możliwe, chyba będę blokował, że na serwerze będąc już w grze, nicku zmienić nie można. No właśnie, tak by było najlepiej. Oraz, żeby nie można mieć kolorków i tak dalej. O, jesteśmy już w lesie. No bo te kolorki też takie trochę. No i teraz zaraz wam pokażemy, teraz, kurde, dobry jestem. Pokażemy wam te... moment. Zajdę, będę taką twoją żywą kamerą, nie. Bo... Idziemy sobie do jakiegoś dużego drzewa, bo tu jest na przykład takie małe drzewo. Ono jest słabe, bo... Szkoda, że nie mogę z pierwszej osoby, jak GTA 5 dni. Odchodzimy sobie do drzewa i... No. No, i ty widzisz, że ja stoję po prostu w miejscu, no właśnie, ale... to jest... takie trochę wszystko. Tak, to się. Ale... Tak, wy nie synchronizuje, ale to się kiedyś naprawi. O, i drzewko padło, i tu macie. Masz tutaj. Liche pale. Masz tu piłę mechaniczną, możesz ty pokazać. Czekaj, moment. Tylko pamiętaj, żebyś miał miejsce. Bo najpierw coś muszę wydupić, te drewien. Do plecaka wstać może. Czekaj, parę drewien powywalałem, żebym miał miejsce. No, po to iść do drzewa, klikasz tak dwa razy, i potem przytrzymujesz chyba. Jakoś tak to. Czekaj, no chcę piłę mechaniczną, a mi pokazuje. Łopatę. Oczywiście bronie też mają, nie jest tak, że jest M4 i M4 Mark, AK i AK Mark. Jakby się tak postek... Ale to tak fajnie wygląda, jakbym masował drzewko. No. Kurde, jakbym je głaskał w chuj. I chwilę czekasz i się zetnie. Dobra, super, ale to mam trzymać te czas. No i już. O, ja poszło. Oczywiście piją mechaniczne jest najlepsza na zombie. A, no ta, w pół sekundy chyba tam się wyżyna. Trochę za szybko, powiem ci. No właśnie, możliwe, taka, że... taka błyskawiczna kastracja. Ale wiesz, piła mechaniczna to jest jednak piła mechaniczna. Czekaj, gdzie jesteś, bo ci... Tutaj. Dobra, to już ci ją wywalam. A, weź sobie ją. A, dobra. Dobra, to pokazaliśmy jedną rzecz, a co z łopatą? Łopaty musielibyśmy znaleźć, bo nie zaopatrzenie się w łopatę. No dobra, to nie wiem, najwyżej już w odcinku konkretnie pokażemy. Będziemy na wskazanie łopaty, to warto je wykorzystać. Ale jak już wam pokazaliśmy ścinanie drzew, to na pewno i uwierzycie w odkopywanie skarbów. Tylko to są konkretne miejsca, no chyba w betonie. Nie, chodzi o to, że tu gdzie jesteśmy teraz na trawniku, tu można wykopać skarb, ale już tutaj na betonie nie można. No właśnie, no to jest kurde logicznie niemożliwe. Dobra, to już... Tak, dla klimatu też jest dodane dźwięki broni z prawdziwego DayZ Standalone. One będą też troszkę ulepszane jeszcze. To zacznij. Czy tam troszkę podgłosi te... Niech się jakiś ciul z deski. Może chodźmy tam, gdzie się może... Bo jest też tak. Na pustyni się respi dinozaur. W lasach się respi wielka stopa. A na mączy diat respi się yeti. O luju. I oczywiście wszystkie mają więcej HP, jakieś tam małe zdolności, więc... No. No dobra, to możesz to pokazać. Możemy jechać na pustyni i tam będzie. No dobra, to nie wiem, tak jeszcze z... nie wiem... 5. Materiał już ma prawie 20 minut, to wiesz. No, to będzie co oglądasz. Znaczy, słuchać bardziej, ale do obejrzenia też mam nadzieję będzie. Zakładam, że trochę osób zobaczy. A właśnie, bo żeś ostatnio z Maxiorem rozmawiał na temat tego... Tak, że... właśnie on też będzie nagrywał. I tutaj? Nie wiem, mówimy szczegóły czy nie mówimy szczegółów, sam ustawić. Ale możesz powiedzieć, kurde, może ktoś... będzie chodziło o to, że skoro Maxior nagrywa, to będzie można reflinki. Jeżeli będą takie, jakby reflinki serwerowe będą, że będzie się, tak w reflinki wchodziło, będzie się dla Maxiora pieniądze tak jakby przekazywało, tak w skrócie wielkim. I za to na serwerze będzie można dostać jakieś profity typu itemki, nawet bazę będzie można dostać. VIP-ów nie będzie. Oczywiście... A no w sumie to brzmi tak trochę sztucznie. Ale wiesz, nie wszystkich stać na przykład na kupienie sobie bazy. To mogą na przykład spędzić nawet kilka godzin na klikaniu w reflinki i potem dostać bazę za darmo. No tak, bo to w sumie jakoś się plusuje potem. Tak, ale tam będzie trzeba na przykład grę na przykład pobrać będzie trzeba, ona kilka gigabajtów będzie mogła ważyć. A no tak, no wiadomo. Ale jest mała szansa, że się tu zrespi akurat na nagraniu dinozaur. No nie no, musielibyśmy kurde pół godziny tu czekać, żeby takie... Ale wczoraj ten, innym graczom się zrespiło dinozaur. A masz screeny? No mam, mogę ci je podesłać. To możesz mi potem wysłać i po odcinku jak się pożegnamy, to mogę tam potem pokazać screena albo gdzieś tam w środku pokażę screena.
O, nie wiem. Mogę tam gdzieś lepić, właśnie jak teraz gadamy gdzieś tam. Dobra, to czekaj, zobaczę, czy ja go w ogóle mam. No, no właśnie, byś... ale to nie teraz mi wysyłaj. Ale zobaczę w ogóle, czy mam. No, dobra. To tak, to dinozaury, yeti, kurde... Nie mam, niestety. Oha, dobra, kapsa. Dobra, ale... to gracze sobie sami zobaczą. No pewnie, jak będą tam grać, to jeszcze raz IP w opisie. Będzie też mój 10-punktowy system podaniowy do mojej grupy oczywiście. Grupy też są pod F1. Aha, one są na razie testowane, bo one były specjalnie przerobione. Żeby a to na F1 teraz tworzę gang? Tak, F1 gang tworzysz. No. A to już przy okazji go zrobię, żebym miał to... No bo potem ktoś się zajmie. Ewentualnie ja mogę nawet usunąć komuś gang. Aha, to nieźle, ale no na razie nie masz żadnych powodów i podstaw do wywalania. Dobra, jest. I co, i teraz na F2 wchodzę, czy jak? F1 dalej. Aha, F1 i mogę już zapraszać mnie, dobra. Oczywiście banków nie ma żadnych, które były wcześniej. Wcześniej w serwer. Właśnie interiorów też nie ma. Nie ma żadnych interiorów, bo po co? To się poza tym buguje z namiotami, przedmiotami. Żadnych punktów GP nie ma. Nie ma. Za zabijanie jest po prostu satysfakcja i tempki gracza. No tak, w statystykach tylko ci. No. I można na przykład zrobić coś takiego, że przyjmuje się do gangu osoby, które na przykład są na jakimś tam miejscu w rankingu. Ale to na rankingu w forum? Czy... Tak, na forum jest ranking. Można... A, no forum też będzie w opisie. Jest jeszcze robione, ale już działa. Ale mam nadzieję, że tą nazwę serwera zmienisz po jakimś czasie. No, może kiedyś zmienimy, ale to by trzeba wszystkie grafiki przerabiać. Aha, jak się złamie kość, to można skakać, ale jest taki patent, że skacząc można sobie więcej krzywdy zrobić, niż nie skacząc. Aha, no i dobra, to też jest taka drobnostka omówiona. No nie wiem co jeszcze, bo chyba już rozgrzaliśmy temat do czerwoności. Pod F9 jest Book Tracker, tam ja moją testową wiadomość wysłałem. Ale to teraz nie będę wysyłał, bo potem mi nagranie... No, ale to choć po prostu tam wypisujesz, że na przykład błąd znalazłeś jakiś i no, no i tyle, tak w skrócie. I potem na forum też można śledzić, jak tam jest progres wykonywania tego błędu. Dobra, to chyba już mam nadzieję, że to wszystko z tych takich... czy na pewno wszystko? Takich wstępnych informacji, bo na pewno jeszcze... O, właśnie, eventów takich, że taka paczka, że jest na ziemi, 20 milionów itemków, takich paczek nie będzie w ogóle. Nie, bo to już w ogóle psuje całą grę i... Tak. Nie będzie można kupić tylko bazy. Nie będzie można kupić respów, namiotów, itemów. Nie, bo to za łatwo już potem tak będzie. A to mamy. A i tak bazy bardzo ułatwiają. Znaczy no. No w sumie tak. A. Oczywiście będzie też taka zasada, że można kampić pod bazami. Ile chce, kto chce, jak chce, kiedy chce. Pod jaką bazą. I właśnie teraz najgorsze jest to, że większość graczy będzie spinało się o to, że... No to ja właśnie w regulaminie będę musiał dopisać zaraz. No właśnie. Kampienie pod bazą zachęcamy, coś takiego. Bo to jest Daisy, a nie RPG. No tak, z drugiej strony racja. Jak to ma być poważny survival, to niech będzie tym poważnym survivalem, niech się trzyma swoich zasad. I też nie rozdajemy żadnych namiotów, pojazdów, rowerków nawet nie damy. Nawet jeżeli gracz jest nowy i powie, że zaprosi 25 kolegów. Zobaczymy jak to się wszystko przyjmie, bo w ogóle jak ta reklama będzie spostrzeżona. Mam nadzieję, że jakoś to będzie. Jakie nowości planujesz w najbliższym czasie? Będę też prawdopodobnie dodał taki statek pływający po całej mapie, on będzie sobie wszędzie pływał. Nie masz pojazdu, możesz sobie iść na statek i sobie popłynąć nim. No to fajnie. Ale właśnie już go kiedyś ostatnio testowałem go i no nie chciałbyś wiedzieć jaką, nie chciałbyś widzieć jaką pływa. O kurde. I to będzie chodziło też, że on będzie tak pływał, że jak będzie fala, to on podskoczy na tej fali. I on nie będzie taki malutki, że to nie będzie też pojazd, nie będzie można go zniszczyć. No. I nie będę mówił chyba wszystkiego, co ja będę planował. No dobra, jeszcze sobie ustawiłem kamerę pierwszoosobową. Aha, i będzie też możliwa taka kamera. No. Znaczy,
nie trzymając żadnej broni, będzie można tak jakby przybliżenie sobie zrobić. No z tym jeszcze takie trochę sztuczne będzie, ale będzie takie, no. Zależy jak się przyjmie. Oraz podmianki pojazdów będą takie, jakie gracze chcą, a nie takie, jakie wgram, a potem i tak zapomnę zmienić. Czyli jak ktoś ma jakąś zajebistą podmiankę, na przykład LG, pod Daisy oczywiście, na nie jakieś Ferrari, to może na forum dać jakąś propozycję, ale w forum jeszcze jest work in progress. No, dobra. Ale w sumie w propozycjach mógłby, tam jakąś, no. Nie wiem, na przykład też mogły być w komentarzach inne propozycje, tylko takie adekwatne do klimatu gry, a nie po prostu wciskanie do samego. Dodać sklep GP, w którym będzie można kupić M4. Nie, bo to już w ogóle komentarz jest, jak dla mnie, powinien być usuwany, bo to jest, kurde... propozycje już... Oczywiście nie ma teleportowania oraz jeżeli ktoś zginie, nawet jak zabił go przyjaciel, kolega, to go nie teleportujemy. Nikt go nie będzie teleportował. No i prawidłowo. Kurde, zaraz będzie pół godziny, a myśmy już tutaj naprawdę wszystko... No i bardzo dobrze. Dokładnie wyjaśnili. IP forum, podanie do mojego gangu już tak zwanego, jak to widzieliście już kiedy tworzyłem nazwę. W ogóle nie wiem czemu się nie pojawiło na czacie, że powstał taki gang. A może się pojawił, tylko ja już po prostu mogłem ominąć. Nie pojawia się taki napis. No dobra, to też w sumie dobrze. To nie wiem, można już by tu zakończyć, bo żeśmy wyczerpali zasób. Prawie dobiłem. Co? Prawie dobiłem. Oczywiście jak się zginie, to na przykład dobije się do beczki, zginie się, to nie trzeba potem pół godziny przeklikiwać swoich itemów, tylko podnosi się plecak i w nim są wszystkie itemy, jakie gracz ma. W ogóle plecak powinien być jakby pokazany na swojej mapce własnej. Jak na mapce? No, że nie wiem, zginiesz, na twojej własnej mapie widzisz tylko własny plecak. Aha. Na mapie, coś takiego. Chyba, że to jest zbyt ułatwiająca. Nie wiem, ja nie rozumiem. No i chyba tyle. No, mam nadzieję, że już to tyle, ale to co te zapowiedzi, to żeś powiedział między innymi o... o czym? No, o tym o tej łodzie, łodzi. No, ona będzie wokół mapy, bo ona wszędzie będzie pływała. Ale właśnie jak będą bazy, to wtedy będzie troszkę problem. Bo będzie most do bazy i będzie troszkę problem, wiesz, że będzie przez most na przykład przenikała. Albo będzie się robiło wyżej mosty. No, oczywiście to będzie statek piratów taki jak jest Las Venturas. No pewnie. No i jeszcze kwestia administracji supportów. Nie właśnie, wiem, czy... na każdym serwerze będzie inny administrator, inny supporter. Tylko właśnie trzeba będzie znaleźć odpowiednie osoby do takiej posady, że tak to... I też zabezpieczony serwer jest, mam nadzieję, bardzo dobrze. Z galaretką będą mieli ludzie problem wejść, bo będą mieli taką małą niespodziankę. Muszą mieć problem, bo to jest no właśnie z niekorzyścią dla serwera. Właśnie problem jest taki, że po pierwsze galaretka teoretycznie nie działa, bo ja testowałem i nie działa mi galaretka. O. A po drugie, jak wyjdzie na serwer, to od razu będzie miał bluescreena. No tak, więc ostrzegam. Może mieć bluescreena. Ja testowałem i miałem. No to grubo. No i dobra, to chyba już naprawdę wszystko. Wszystko będziecie mieli najważniejsze w opisie. Serwer już tak naprawdę działa, tylko po prostu trzeba jedną, drugą, trzecią reklamę zrobić. Maxer będzie nagrywał, może Bezi będzie też nagrywał. Nie wiem, w ogóle muszę się z nimi jakoś zgadać, o ile to będzie możliwe. Bo pamiętam, że tam raz czy dwa mi się udało z nim coś nagrać z MTA, ale nie wiem, czy to w ogóle będzie udane. Dodatkowo też jest naprawione, będziemy tak raz gadać przez 2 godziny. Jak się skacze przez płotek, to nieraz było tak, że się ginie po prostu, nie wiadomo dlaczego. No to taki prosty skrypt w grami już się nie ginie. Dobra, bo już za właśnie pół minuty będzie pół godziny, to jakoś już no, trzeba zakończyć. Tak, idealnie zrób na pół godziny. No dobra, to wyczerpaliśmy wszystko to, co wam chcieliśmy przekazać. Serwer na razie ma taką nazwę, potem będziemy... Się zobaczy. Może no, zostanie, może nie. No dobrze, to tak czy inaczej rewolucyjnie zakończymy odcinek.
właściwie reklamę serwera. Dzięki wielkie za obejrzenie, jakżeś dupnął. Wszystkie informacje w opisie. Trzymajcie się, na razie, yo. Yo, 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 yo.